Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś chciałbym Wam przedstawić kolejny produkt, który powinien znaleźć się w Waszej kuchni. Jest to zgrzewarka próżniowa firmy Silvercrest, model SV125A1. Zgrzewarka, jaką tutaj widzicie, posiada trzy guziki, trzy funkcje. Odsysanie powietrza z pojemników wielokrotnego użytku, woreczków czy słoików wyposażonych w wentyl. Zgrzewanie przyciętego rękawa foliowego. No i odsysanie i zgrzewanie woreczków już z zapakowaną żywnością. Wad raczej ta maszyna nie posiada, a zalet naprawdę wiele. Bardzo modne jest teraz gotowanie na przykład warzyw na parze, więc takie ugotowane warzywa i zapakowane dłużej zachowują swój smak, kolor czy też aromat. Chroni zapakowane produkty przed bakteriami i pleśnią. Jedzenie dłużej nadaje się po prostu do spożycia, nie obsycha tak. Produkty dłużej zachowują swój smak i wartości odżywcze, czyli odżywamy się po prostu zdrowiej. Ułatwia planowanie zakupów, jak i zarządzanie nimi. Ma nieograniczone możliwości pakowania. Pakować tutaj możecie wszystko: owoce, warzywa, sery, mięsa, wędliny, ryby, jak i gotowe dania. W zestawie po zakupie otrzymujecie właśnie taką zgrzewarkę. W komplecie są dwa wężyki oraz trzy końcówki A, B i C. One służą właśnie do odsysania powietrza z pudełek śniadaniowych, pojemników na żywność czy słoików do przechowywania żywności. Także nic prostszego, podłączamy wężyk z końcówką z boku urządzenia i po prostu wciskamy przycisk i jest po robocie. Także pokażę Wam za chwilę, jak korzystać z takiej zgrzewarki próżniowej, jej funkcje oraz efekty jej pracy podczas pakowania. Także odłóżmy na bok wężyki i te końcówki, one nam na razie nie będą potrzebne, ponieważ zamierujemy się dopiero z kupnem tych naczyń. Tutaj macie woreczki, te właśnie rękawy. Tutaj są akurat o szerokości 28 cm. Nie może przekraczać woreczek 30 cm, ponieważ 30 cm to jest ta powierzchnia robocza tej zgrzewarki. Te woreczki przycinamy nożyczkami. Są też zgrzewarki, które mają z tyłu taką gilotynę. Po prostu przesuwacie suwak i obcina Wam folię. No ta zgrzewarka akurat nie ma tej funkcji, więc musimy się posłużyć nożyczkami. Więc wiecie, co pakujecie, ile tego będzie. Otwieramy maszynę. Kilka słów. Tutaj macie powierzchnię, która zgrzewa folię. Tutaj jest rynienka. Ta rynienka jest po to, żeby po prostu, nie wiem, jakieś mokre jedzenie, tak zwane mokre jedzenie, można by było z tego woreczka wyciągnąć powietrze, także to jest do wyciągnięcia i do umycia. A tutaj macie otwory, którymi jest wypompowywane powietrze. Tutaj znajduje się uszczelka. Więc woreczek mamy już docięty. Pokażę Wam tutaj, że on jest właśnie w stylu rękawa, także trzeba po prostu jedną stronę zgrzać. Zamykamy maszynę i dobrze dociskamy. Tutaj macie takie oznaczenie dłoni, kciuków czy coś takiego, także musicie w tym miejscu docisnąć. Wciskamy przycisk zgrzewanie. Dioda zgasła, po boku macie dwa takie przyciski, naciskacie je i proszę bardzo, folia w tym miejscu została zgrzana. Zapakujemy sobie szynkę schwarzwaldzką. Dokładnie umieszczamy woreczek tutaj w tej właśnie rynience. Zamykamy, dobrze dociskamy. Powietrze zostało wyssane, automatycznie maszyna zacznie zgrzewać woreczek, dioda zgaśnie, maszynę możemy otwierać i gotowe. Otwieramy, proszę bardzo, ani grama powietrza. Następną rzecz,
zapakujemy, także docinamy woreczek. Układamy go w rynience, zamykamy, dociskamy. Staram się tak jak najmocniej docisnąć tą maszynę, żeby po prostu te zatrzaski wskoczyły, bo te uszczelki właśnie, które powodują, że tam idzie to powietrze, szybciej wyciągane jest, no to nieraz potrafią mnie zaskoczyć i dlatego muszę po prostu tak dodusić to. Ser na wagę, wiadomo, w sklepie pakowany w woreczki, więc przyjeżdżacie do domu, możecie sobie poporcjować. Dzieciaki do szkoły po otwarciu takiego woreczka zawsze wyciągną ser świeży. Także widzicie, to trwa chwilę. Dioda zgasła, woreczek został zgrzany. I proszę bardzo. Jedziecie na grilla, też kupujecie w kiełbasę na wagę, że tak powiem, czy nie wiem, jest w zależności jakiego producenta oryginalne opakowanie, no ale nie chcecie tyle brać, bierzecie połowę zostanie w domu, więc to oryginalne opakowanie już zostanie naruszone, także też super sprawa na wyjazdy, na po prostu na przykłady poporcjowania sobie żywności, jedzenia. Także pakujemy kiełbaskę. Układamy równiutko w tej rynience. Jeśli krzywo wsadzicie, maszyna zacznie bardzo długo wypompowywać powietrze. Także już poznacie, że coś jest nie halo i po prostu maszynę trzeba wyłączyć i ułożyć woreczek od nowa. Dioda zgasła, woreczek zgrzany, otwieramy i proszę bardzo, jak z fabryki. Teraz zapakujemy mielonkę. Wiadomo, też w zależności od jakiego producenta, jakie opakowania. Nieraz możecie po prostu kupić na wagę. I tak jak mówiłem wcześniej, pani ekspedientka włoży wam to do woreczka. Więc jeśli zdążycie zjeść w całą zawartość, to ok, ale jeżeli miałoby być tydzień w lodówce, no to po prostu no może nie znaleźć entuzjasta na dokończenie po prostu tej zawartości, a tutaj po porcjowaniu i po włożeniu, po wyciągnięciu powietrza i po zapakowaniu ona zawsze będzie świeża. Tutaj mieliście właśnie przykład, że ten zatrzask nie zaskoczył, ale powietrze zostało wyssane. Także dioda zgasła, woreczek zgrzany i takie coś możecie włożyć sobie do lodóweczki. Przechodząc do podsumowania, ogólnie posiadając taką zgrzewarkę, odżywiamy się zdrowiej. Umożliwia nam wygodne pakowanie żywności na przykład na podróż, pomaga utrzymać porządek w lodówce oraz oszczędza pieniądze, bo ponieważ nie marnujemy jedzenia, nie marnujemy żywności. Myślę, że produkt warty swojego zakupu i cóż mogę więcej dodać. My jesteśmy z tego zakupu bardzo zadowoleni, także serdecznie wam dziękuję za poświęcony czas. Subskrybujcie mój kanał, pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Hej!